Cześć, siema, witam Was, tu Szalony Kolekcjoner. Dzisiaj zrobimy sobie kolejny unboxing kuli. Tym razem kula trafiła się nam w bardzo dobrym stanie, nie jest nigdzie obita. Będzie to już chyba czwarty unboxing kuli w tym tygodniu. Ale otwieramy je, szukamy dobrych kart. Wielu z Was pyta mnie na PW, pyta mnie w filmach, pod filmami, dlaczego nie otwieram boksów. Powiem Wam tak. Z prostej przyczyny, w tej chwili nie opłaca się jeszcze kupować boksów. Poczekajmy, za chwilę zaczną się zwroty z kiosków, zaczną się zwroty ze sklepów. Wtedy te saszetki będą dostępne za złotówkę, a nawet mniej, także wtedy dopiero otworzę boksa. Na razie kupuję kulę z tego względu, że dodatkowo oprócz kart, opatrzcie, nie chcę się otworzyć, oprócz kart mam zawsze saszetek. Mam zawsze kartę z limitowanej edycji, mam troszeczkę złomu w postaci kuli, która zawsze się przyda. Tym razem trafiamy Ibrahimowicza. No i mamy 10 saszetek. Czy trafi nam się w końcu jakaś legenda? Dawno Szalony nie miał legendy. Jestem tym faktem troszeczkę załamany. No i zobaczmy. Poczekajcie, śmieci będę rzucał z tej strony. Będzie wygodniej. Na razie mamy same bazóweczki, babau, i mamy herb Kopenhagi. Powtórka, ale jest, fajnie, że jest. Dołożymy ją do albumu roboczego. Kolejna, druga saszetka. Zobaczmy, co będzie tym razem. Mamy Valdesa chociażby, bramkarza. O, mamy Isco, kartę Impact. Fajna karta, bardzo, bardzo mi się przyda. Kolejna, trzecia saszetka już. Zobaczmy, co będzie tym razem. Na razie tylko bazówki, chociaż jest tutaj karta odwrócona. I zobaczmy, mamy Proto, Goldstopera. Ktoś w mojej analizie podkreślał, że Proto często się trafia w saszetkach. Tak, przyznam rację, Proto jest też jednym z częściej trafianych goldstopperów w tej edycji. Mamy kolejną saszetkę. To już chyba piąta. Tak, dokładnie piąta. Mamy chociażby Ribery'ego. Mamy Robena na karcie Star Player. Dobra karta, poszukiwana. Karta, która dosyć często występuje, ale. Jak się ją chce, to zawsze ciężko trafić. Saszetka numer 6, powiem Wam szczerze, no troszeczkę jestem załamany, bo na razie tych świeciaków mało. No może teraz coś będzie, przełożymy to w ten sposób, zobaczymy na koniec. I mamy kolejne logo Paris Saint-Germain. Już wiem, co mnie za chwilę poprawi, ja nie będę tego robił. Czekam na komentarz. Dobra, nieważne. Mamy tutaj kartę Rising Star. No, powiem szczerze, że na razie jestem niemile zaskoczony z tego unboxingu. Zostały nam 4 saszetki do końca, a tu właśnie. Kolejna. Przekładamy. Mamy Silvę chociażby. Sherawiego. I na koniec mamy kartę Fans, to jest Saviola. A tutaj Proto zasłoniliśmy, tak? A nieważne. Saszetka 8. Zobaczmy, co tym razem nam się trafi. David Luiz, Thiago. O, super. Stawiamy ją. To jest jedna z bardziej wartościowych kart Impact w tej edycji. Runej. Ten Runej nas prześladuje, jego jest wszędzie pełno. Dobra, przedostatnia saszetka. Zobaczcie, jakieś takie saszetki są, nie? Pompowane. Pakowaczu, dlaczego do tej kuli nie wrzuciłeś nic wartościowego? Chociaż wyczuwam teraz coś fajnego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie no, kolejne logo Galatasaray tym razem. 3 loga w jednej kuli. Nie no, to jest jakaś masakra. 2 impakty, goldstopper, 1 fans. Tak, tutaj nam się
zawielaskową. Żadnego game changera. Nie, no tak nie może być. Już widzę, że... Dobra, nieważne. Lecimy z ostatnią saszetką i tutaj mam Verratti kartę Rising Star. Na koniec Helton. Zebraliśmy tradycyjnie na ręcze bazóweczek. Tak to wygląda. Przeszło centymetr. Trafiliśmy, no powiem szczerze, to chyba była moja najgorsza kula. Trafiliśmy trzy herby, jednego goalstopera, jednego fansa. Mamy tutaj dwie karty Rising Star chyba i jedną kartę Star Player. A, i jeszcze dwa impakty, między innymi Isco i Thiago. Tak to wygląda. No powiem szczerze, nie jestem bardzo zadowolony. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Zapraszam na kolejne. Pozdrawiam Was, szalony kolekcjoner. Cześć!